Pani opiekunka? Przepraszam. Dla dziedzicia. Dzień dobry. Dla dziedzicia, pani opiekunka, tak? Jak droga pani opiekunki, dobrze? Bardzo dobrze. Rmieg już, witam. Prosto z pracy. Ale musisz uważać, bo dziedziuś jest wyjątkowo tak, popersie. Dziedziuś jest taki popersie w branku, takie szwy, takie pół metra. O Jezus. Nie no, malutka randka taka. No wiem. Ale pod brzuszkiem, nie? Wygolona tam jest. Tu ma pani opiekunka telewizję. Pieska tutaj zamkniemy, żeby nie chodził, bo sam może krzywdę zrobić, jak poleci do góry czy coś. Jest też dla pana PlayStation przygotowane. Już. No już, tak, słuchaj, spokojnie. No, właśnie trzymamy. Ale patrz, jak już energię zyskałeś, no. Super. No, także siedzę u Remola, oglądam memy. Milord. O Jezu, muszę to wyłączyć. Prawa autorskie, halo. Przed chwilą właśnie prawie dostałem zawału. Myślałem, że ktoś wszedł do kuchni, a zmywarka skończyła i się otworzyła sama. Mam to samo u siebie w mieszkaniu, ale się tak wystraszyłem. Mówię, ktoś tu wszedł, a tu nie ma drzwi. Dobra, moi drodzy, wiem, że na to czekacie. Wiem, że chcecie zobaczyć, co jest w tej lodówce. Co ma Remek w lodówce, uwaga. A jaki majonez? Winiary, dobrze. Jedyny, prawdziwy, prawilny majonez. Ty jakieś sosiki jeszcze? Kurde. I am your father. Oh yeah, baby, oh yeah. Remek ma tutaj tak zajebisty klimat w tym studio. Tak mi się tu podoba, jest mega. Jest klimat, więc w lecie to jest mistrzostwo świata. Co by mu tu zrobić? Co bym mu zrobił? Mrówki. Najważniejsze, że lodówka splądrowana. Idę na dół, bo nie czuję się komfortowo tak buszować po domu. Także no, Kluseczka sobie śpi elegancko. Była bardzo grzeczna, nic nie powiedziała. Ja oglądałem memy przez półtorej godziny. I tak się życie toczy, no. Tak się życie toczy. A tu Kluseczka sobie leży i patrzy sobie na mnie. Klucha, starzy wrócili i hot doga mają dla mnie. Dobra, opiekunka. Grzeczna była? Dobry, bardzo. Cały czas spała i oglądała ze mną. Cieplutki jeszcze. Dziękuję. Papa, Klusek, padnę jeszcze kiedyś cię popilnować, jak już będziesz cała i zdrowa. Ja idę z tobą, śmieci wyrzucę. Szumi się stołuje u mnie od kilku dni. I dobrze mi z tym, kąpam od rana. I'm giving up, I've had enough. Mieliśmy jechać do firmy z punktu A do punktu B, ale oczywiście jak się nagrywa daily, to się jedzie z punktu A do B, z B do C, z C do D i dopiero potem do firmy, czyli teoretycznie punktu B. Dzisiaj jest pierwszy dzień w tym tygodniu, kiedy jest pogoda w miarę ładna, bo słoneczka nadal nie ma, ale przynajmniej jest tak w miarę ciepło. W porównaniu do tamtej pogody to jest przepiękna, umówmy się. No w porównaniu w ogóle do wczorajszej pogody, to dzisiaj to jest w ogóle... Przedwczorajszej też. Masakra, no ale cóż, idzie zima. Koleżanko, high five, nie żądłem. Hi-fi. Cecyjka, bo ktoś to ja, elegancko. Specjalnie na sesję. Przywitaj się z kamerą. Siema. Hejo. Żartowałem. We were young, it was fun. We couldn't do wrong, we were smiling. But summer passed, it never lasts. Talk about life in the fast lane. Remek dostał paczkę, wszyscy się boimy. Ja ją nagrywam z daleka, siedzę w bezpiecznej odległości. Dobra, ryzykuję, podchodzę. O Jezu. O, kolejny stres. Jezu, twarzy rzeki. Ty, Jezu, jakie stare, patrz jaka naklejka stara. O Jezus, co to jest? Ej, to żyje chyba. No weź to, wsadź tam palce i roztargaj to. O nie, fuj. Palec, powąchaj, wsadziłeś palec do tego. To jest klej? Czemu ja to robię w ogóle? Nie, tak się za to zabrałeś. O Jezu, zaraz się stresuję. Jak myślisz, co to będzie? Nie mam pojęcia. To jest mikrofon w ogóle. Mam nadzieję, że się stęskniłeś. Ja na pewno. Rok temu odwiedziłeś mnie w moim domu. Lost Sanzari. O północy. Nie spóźnijcie się. Do zobaczenia. Nie powiedział, że pokazujemy mam... Powiedział, że mam wziąć ciebie i Marka. No Halloween idzie! Nie! Ja się obsram, stary cały. Jakaś kolejna niespodzianka. Jest godzina za 27. No i znowu nie wiem, o co chodzi. Jedziemy gdzieś z Remkiem i z Gromyszem. Totalnie nie wiem gdzie jedziemy.
Do dupy. Nie, no jedziemy w takie fajne miejsce, jeszcze nie może się dowiedzieć, co chodzi. A czy to będzie ingerowało we mnie jakaś aktywność fizyczna czy coś? Aktywność nie, ale ingerencja w ciebie będzie. Nie ma opcji! Wypadź to! To teraz to na pewno nie wyjdę. To co, pomyliłeś buty? Czy mam jesteś najmłodszy, siadasz z tyłu? No co? Dalej, gówniarzu. Gdzie ci do tyłu? W sumie to prawda, same stare dziady siedzą z przodu. Wiesz, ten tripad nie wytrzymuje z tą wagą. Jesteśmy na miejscu, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy i nie wiem, o co chodzi. Dlaczego stoimy w jakiejś klatce? No ja co się go zapytam? Cześć, Kalina. Dobra, poczekamy, nie ma problemu. Dzięki, pa. Ja nadal nie wiem, o co chodzi. Hej, trzymam. Kiciuś. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. I śmiało możesz zaczynać bez jego wiedzy. Serio? On pierwszy, tak? Tak, on pierwszy. Ale się stresuje. Stresujesz się? No, okropnie. Szymon, zawsze zastanawiałem się, jak będzie wyglądał człowiek bez brwi. Jak się obróci. Nie. Będę miał zakryte brwi? Tak, zakrywamy brwi. A pamiętasz ten fanpage youtuberzy bez brwi? Było coś, no. Było coś. No to dzisiaj na żywo sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. I don't ever wanna... Yeah. So you've been feeling from me for the longest time. I don't know why I couldn't see it. Blind, used to come around me late night. Sign, so I could tell you about these other girls. Jestem bez brwi i wyciulany przez niego. Samo ułożyło, stary. To wszystko przez to, że to arcydzieło trwało 2 godziny niecałe. Zakładam, ja myślałem, nie chcę patrzeć na to. Że to potrwa krócej. Gdyby trwało krócej, to bym poszedł. O, zdarz mi głowa, bo nie zdarzyło. Przynajmniej jestem unikalny. No, a ja Karinie bardzo dziękuję za piękną obsługę. I co teraz? Gdzie? Takie jedno miejsce. Nie chciałeś zrobić, to teraz jak zahamujesz, to będzie moja twarz odbita tutaj. Dzięki. Za co ty dziękujesz? Że cię wyrąbałem, jesteś sam do... No i teraz siedzę w garażu, bo sąsiad zajechał właśnie samochodem przed chwilą i nie chcę wyglądać jak idiota przy nim, bo jak mam się wytłumaczyć? Nagrywamy filmik na YouTube'a i nie mam brwi. Także no, czekam aż pójdzie. Najprzyjemniejsze z tego wszystkiego to było to, jak ten wosk, który mam na brwiach był rozprowadzany. Było tak przyjemne, dosłownie było czuć jak masaż taki brwi. I w dwóch momentach po prostu odleciałem, chłopaki wyszli na chwilę na balkon. W pewnych momentach już miałem taki odlot totalny, że chciałem tam zasnąć. Ale no, koniec tego dobrego, trzeba to zmyć, bo muszę je się położyć spać, a nie chcę mieć w tym poduszki. To nie chcę zejść. No, mam sposób, znalazłem starą tą taką zatyczkę do maszynki do golenia i ściągam to tym jak szpachelką. Tak mnie bolą brwi, tu mnie w ogóle tak mnie brew boli. Musiałem tak mocno trzeć. Jeszcze widzę, że w niektórych miejscach to jest, tutaj zwłaszcza. No ale na pewno jest lepiej niż było. Moje brwi wróciły. Idę spać, bo jestem tak zmęczony. Ściąganie mi tego wosku zajęło 25-30 minut. Teraz cokolwiek będę robił z Remkiem. Remek jest pierwszy. Ja się już nie dam nabrać. Dobra, idę się kąpać. Mam dosyć. Dobranoc. Kluczyki Szumiego. Co mi wziąłeś? Zimno. Do kawy, do ekspresu. Zimno. Teplej. Tu zimno. Zimno. Zimno, lodowo. Cieplej. Nie, zimno. Cieplej, ciepło. Ja jesteś idiotą! Zabiję cię, gromy. Miałeś taką sztuczkę? To są moje klucze od samochodu? Nie wiem. Jak nie będą działać, to cię zabiję. Jak będą chociaż trochę wilgotne, to co? Ci skopię dupę, no. Tak ci skopię dupę. Czesiek, widzisz co oni mi tu robią? Widzisz jak mnie traktują? A wiedziałem, żeby stąd nie iść, wiedziałem, żeby wziąć ze sobą wszystko, ale mówię, a zostawię przecież Vera, tu tylko siedzi. Nic się nie stanie. Czesiek, czuję się niekomfortowo, bo jeszcze muszę balansować tak, żeby się nie przewrócił. Twoje, co tam masz? Klucze od samochodu! Dobra, idziemy sprawdzić, czy działają. Co? Posłuchaj się? Nie działają. Bartek chciał bez niczego. Ty wszystko na Bartka zrzucam. No i tak uratowałem twoje kluczyki, bo tak były w wodzie. Tak? Kupisz samochód, to ci samochód do basenu wjadę. Dobra. I też zapakuję go w woreczek. Piękny dzień, żeby w końcu zobaczyć słońce po tylu dniach deszczu. Ej, you
Dzień dobry. Chciałbym zamówić 2 dania na wynos. To do zobaczenia o 18. A, klucha pojadła, możemy już jechać? Mamy jedzonko, dołączył do nas Kinder i Klusiek! Szczęśliwy Klusiek! Wczoraj mieliśmy techniczny dzień z Remkiem. Dużo ustaleń, dużo rozmów. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napala.